Witam, zagrajmy dalej w Anvil of Dawn. Niestety muszę tutaj ponarzekać trochę, albo ponieważ... no niestety tutaj już nagrałem chyba 5 filmów tego samego dnia, a to wygląda tak, że... Kurde, pomiędzy kolejnymi filmami muszę odczekać jakieś 10-20 minut, żeby ta postać odpoczęła, się zregenerowała i tak dalej. No i tu właśnie wynika... To właśnie wynika z tego, że brak jest w tej grze jakiejkolwiek opcji odpoczynku. Jedyny odpoczynek, jaki mamy, to automatyczna regeneracja bohatera w czasie. Nie ma odpowiedniej ilości przedmiotów, aby móc tę regenerację sobie przyspieszyć. Nie ma tutaj wystarczającej ilości chwastów, wystarczającej ilości butelek, aby można było grać przez cały czas bez odpoczywania. To jest po prostu taka gra, gdzie trzeba sobie co jakiś czas zrobić przerwę i pozwolić, żeby gra się grała sama. The spirit of nobility never fades. Duch szlachty nigdy nie zanika. Jakie to pocieszające. No ale mam tylko taką skromną nadzieję, że gdy w końcu opuścimy ten cmentarz, jeszcze się wrócimy do tego drzewa, które tam zostało wcześniej, to mam taką właśnie nadzieję, że w tym drzewie walki będą znacznie łatwiejsze. Ponieważ do tego drzewa powinniśmy się udać znacznie wcześniej. A ponieważ tego nie zrobiliśmy, to nasza postać będzie silniejsza teraz. Od potworów, które się będą tam znajdować. I być może to będzie właśnie taka lokacja, gdzie będzie można sobie na spokojnie pozałatwić wszystko. Mamy akurat ołtarz, który regeneruje zdrowie. I te ołtarze też mogliby dawać częściej. I tak one są ograniczone przecież tymi przedmiotami, które tutaj mamy. Więc nic by się nie stało, gdyby one na przykład były po dwa na jednym poziomie. Albo gdyby były umiejscowione w takim miejscu, żeby zawsze było dotarcie do nich proste. Dobra, zużyłem wszystkie czerwone, teraz ten worek waży 24 kg, trochę mniej. Znaczy wcześniej ważył 23 kg, ale dołożyłem do niego te kostki czarne. Czyli 29 ważył, teraz waży 24. No to dobrze. Tutaj było ukryte przejście chyba? No było. Zejście na dół kolejne. Dobra. No wiedziałem, że tak się stanie. Boulder. Będzie trzeba obciążyć coś. Co? Wszystko? O kurde. Spróbujmy jeszcze raz wejść do tego teleportu. Jeszcze? Mało? Dobra, wezmę to do ręki, zobaczymy przy okazji, co jest z drugiej strony. Więcej kamieni. Shit. Nie lubię tutaj obciążania tymi kamieniami, bo nigdy nie wiadomo, ile ich jeszcze będzie potrzebnych. Jak widać, wciąż za mało. Może to nie te kamienie, zresztą może to nie te płyty powinienem obciążyć. A może jednak... Może tą?
ten worek też nie waży mało wcale. Cholera wie. No nic, muszę próbować. Po prostu każdą płytę zobaczyć. Auć. Dobra, to idziemy w drugą stronę w takim razie. Może wszystkie kamienie muszę stąd wziąć. That which awaited is but a shard. Behold, no more than a splinter of blood. Co? Coś tutaj trzeba wcisnąć, tego kurde co. Splinter of blood, ale nie mam czegoś takiego. Gra, mam nadzieję, że nie sugerujemy, że nie sugeruje, że mamy się pociąć żelatką czy coś. Jak jakiś emo. Cholera, no nie jest obciążone. Jeszcze. O, teraz się obciążyło. Świetnie. Tylko co mi to dało? Gówno. Dobra, proszę, będzie te kamienie wszystkie zapakować do worka, mi się wydaje. Później je jednorazowo przynosić. Ile ten worek teraz waży? 100 kilo. Ta. Co robią te płyty? Każdą ma obciążyć po kolei. Nie. Wystarczy jednorazowo. Dlaczego będzie prowadził drugi teleport w takim wypadku? Dobra, to zostawimy to tutaj. Chodźmy, ponieważ się te teleporty teraz wyłączyły, mamy dostęp do skrzyni. A dalej? Włącza się teleport. Oczywiście. Oczywiście. Bardzo sprytne. Poszukiwaczka Ruby Shard. Aha, czyli to jest tam potrzebne do tych drzwi. Wszystko jasne. Teraz jeszcze pytanie, do czego prowadzą te teleporty. Donikąd. Może się było tego spodziewać. W sumie. Dobra, to zbieram worek kamieni moich, których mam teraz tyle, że okropnie obciążają. Wyjdźmy stąd może, bo mnie ta trąba powietrza zabije.
No ale już się kurde uleczyłeś, koleś. Nie ma co. Rzut cegłą. Żeby się zmęczył. Co szczęście nie może tu oberwać jak Eye of the Beholder, no w osarecie rzuconego kamienia. Staff of Unmaking. Rzuca rytuał odczynienia. I lekarstwo. Ciekawe, co robi ta zabawka. Trzeba będzie wykorzystać najbliżej napotkanym duchu. Na razie nie będę się uzdrawiał tym ołtarzem, bo za wcześnie trochę na to. Znaleźliśmy za to zamek na ten klucz. Dobra, zobaczmy. Nothing happens here. Pytanie tylko, czy to nie działa tak samo jak fungifikacja w Albionie, czyli czy nie niweluje razem z potworem wszystkich przedmiotów, które ten potwór nosi. Jeżeli tak, to można się zablokować. Będę musiał to wypróbować na jakimś potworze, który upuszcza przedmiot, a tymczasem nie będę ryzykował. Naprawdę bym się zdenerwował, jakby się okazało, że się zablokowałem przez jakąś taką głupotę w tym stylu. Musiałby wtedy siedzieć i save'a hakować, żeby sobie ten przedmiot dodać, który by się stracił. Mistrz Feilury. Nie może sobie wtrafić. Lepiej. Jeszcze jeden. Cholera jest, no. Co my tu mamy? Lekarstwo kolejne i kolejne zatrzymanie czasu. No jeszcze żeton jeden. Pozwól te żetony. Jeszcze do czegoś będą potrzebne? Może na wszelki wypadek dają. No. Całkiem możliwe. O, ołtarz many. A to dobrze. To się wykorzysta od razu. Tym czarnym. A tutaj tym złotym. I będzie crash. A jednak nie. O, od razu ten. Odpocząłem. Po wykorzystaniu tego. A może to był tylko zbieg okoliczności. No, dawno już bohatera takiego nie widzieliśmy. Co nie? Wyjście? Serio? Ciekawe dokąd. A może sobie wyjdę? Co? Źle, źle. 180, 168 znaczycie. Wyjdę sobie. I pół ulepszam. Thank you.
O! Bardzo dobrze, że to zrobiłem. Dzień dobry. Are you hurt? Go away. I don't need your help. I didn't offer any. Not yet. Let me be. I have no words for you. Pomoc. If I can't help you, then help me. What? How could I help you? We're dead anyway. Nonsense. Where were you going? The answer may help. We lost our direction. But we were trying to find sanctuary. Foxwind believed the clay monks would help us. No tak, Foxwind nie żyje, żeśmy ją znaleźli w tej świątyni już jakiś czas temu. A teraz znajdujemy Nalu, kolejną postać, którą mogliśmy wybrać na początku gry. Clay monks? At the Eye of Clay. Don't you know? No wiem, we found one of the seals. You said you were trying to find sanctuary. We could get there from the Eye of Clay. With the seals. Foka. Nie, pieczęć. Do you have the seal? Yes. I no longer have the heart to go on. You've bled for it, and lost a friend, I know, but... If you're asking for the seal, it's yours. My thanks. Na pewno się przyda. Do you know the way to the Eye of Clay? It lies west of the barrier. Foxwind. Foxwind? Yes. You remember. The other woman at the palace. So you were working together? We fought creatures, fiends, the warlord's men. Nothing stopped us. Then they came. What happened? Tormented souls. Ghosts. Their arrows took Foxwind from me. Yes, I found your companion. She was alive. Alive? Only for a moment. Her last words were of you. I won't forget her. Then avenge her. She wouldn't want you to give up. Darkness, take me. Yes, I'll fight. I'll avenge Foxwind. Czyli na grę uwzględniła to, że ją spotkaliśmy wcześniej, ponieważ ta wcześniejsza kwestia nie uwzględniała tego. No, ale pokrzypiliśmy naszą drugą koleżankę i... Good luck to you. Don't give up. There are at least two of us left alive. I can give my life, but I know I cannot win. I believe the day belongs to the warlord. No, jest jednak pogrożona w... mrocznych myślach zagłady. A ty wszędzie to są takie widoczki, nie można tutaj się udać. Gra tylko się zatrzymuje tutaj z jakiegoś powodu. Dobra, no ale przynajmniej Nalu znaleźliśmy żywą. Na razie. Sprawia, że... Znaczy, w sumie nie wiemy, czy ten trzeci gość jeszcze żyje, ten... mag, Chińczyk, Azjata, jakkolwiek zwał. Ale też nie wiemy, czy nie żyje. Więc możemy uznać, że jest nas trzech jeszcze. No i nastąpiło zmęczenie materiału, kurde, już. Głupi jest ten miecz. Nie podoba mi się. Tamten poprzedni nie był dużo słabszy, a na pewno nie powodował takiego zmęczenia. A może to faktycznie się koleś męczy, dlatego że nosi za dużo. Gdzie ja to wciskałem? Tutaj, no. Ty też. Coś jeszcze zostało? Czy... nie. No to wypad robiłem stąd. Ostateczny. Wow. Jeszcze zostało nam jeden papirus. Został, znaczy się. To go wykorzystamy do porozmawiania z piórem.
I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o świątynię. No. I cmentarz. Tu, tak? No to i właśnie jest ta Foxon cała. Martwa. Okej, okay. Pióro znajdowało się tu. No, okej. Okay. Chyba źle poszedłem, no. Jeszcze się drzwi zamknęły, świetnie. Survivors. By the sound of it, you are lucky to be a Quill. Were there no survivors? Czy nikt nie przeżył? Trochę będzie koniec tematów, tak myślę przynajmniej. Nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć. Przynajmniej bez pewności. Wyrocznia jest bardzo potężna. Mówi się, że jest ona częścią boskiej świadomości. Umieszczona pomiędzy ludźmi, aby przynosić mądrość bogom od bogów do Tempestu. Ponieważ jej... Nie, jeszcze... Moment. Z powodu jej mądrości wielu odbyło pielgrzymkę do świątyni Księżyca. Przetrwałem moce marszałka, ponieważ jestem tylko piórem. Wyrocznia... No hida to? Kurde, nie wiem co to znaczy. Czy tam mogła się w ogóle nie przejąć jego mroczną armią, może coś takiego. Jeżeli chcesz ją znaleźć, szukaj na najwyższym piętrze centralnej wieży. Dobra, znaleźliśmy już tę wyrocznię. Czy są jakieś tematy jeszcze? Nie ma. No, to był ostatni papier oficjalnie. Czy są jakieś wpisy gdzie w dzienniku? Są. No, no. Spotkałem ducha. Jego karmezynowa forma odzwierciedlała jego gniew i wściekłość. Muszę znaleźć sposób, aby się pozbyć tego... tej istoty. No, znaleźliśmy sposób, zamknęliśmy go w tym domku na duszę. Być może znalazłem sposób, aby aktywować legendarne oko z gliny. Jeżeli to jest prawdą... Ach tak... Mogę w końcu odnaleźć glinowych mników. Jakikolwiek będzie koszt, muszę to zrobić. I to też zrobimy, albowiem mamy już te dwie, obydwie pieczęcie, które pozwolą nam to otworzyć. W następnym filmie.